Indywidualne instrukcje, czyli custom instructions, ChatGPT. Na ChatGPT to funkcja, która pozwala na podawanie ChatGPT konkretnych wskazówek lub preferencji, które należy uwzględnić podczas generowania odpowiedzi. Instrukcje te można dostosować do indywidualnych potrzeb i preferencji, a także można je wykorzystać do poprawy jakości i trafności odpowiedzi. Czy określamy ton lub styl, tak? Czy chcemy, aby odpowiedzi były formalne, bądź też nieformalne, czy też humorystyczne. Podajemy informacje o tle. Można podzielić się wszelkimi istotnymi informacjami, które naszym zdaniem ChatGPT powinien znać, aby generować bardziej świadome odpowiedzi. Musimy ustawić również oczekiwania, czy podzielić się osobistymi preferencjami. Na ten moment zminimalizuję ChatGPT i przejdę do oficjalnej dokumentacji na OpenAI. No i stąd mamy również generację kodu, ale także listy. Ok, wykorzystamy te prompty, które są tutaj i widzimy, że I work on science education programs for third grade students. Gdy będziemy dyskutować dany temat, to chcę mieć to sformatowane w tabeli, tak jak mamy to tutaj. Jeśli nie będziemy mieli to dodane, będziemy mieli to w zwykłych punktach. Spróbujmy zatem. Przejdę do ChatGPT, pokażę sidebar, przejdę do settings. Tutaj nic nie zmieniamy właściwie, ale pamiętaj, że możemy. Wyczyszczę cały czat na początek. Na wszelki wypadek zresetuję wszystko to, co pokazywałem wcześniej. I teraz przejdę do custom instructions i wykorzystam. Jak chcemy, żeby właśnie zachował się ChatGPT oraz w jaki sposób ma odpowiadać. A więc skopiujemy to samo, przejdziemy z powrotem i wykorzystamy when discussing. Klikam save. W tym momencie już powinniśmy to mieć dodane. I tak, mamy tutaj custom instructions, jest już zachowane. Ok, świetnie. I w tym momencie zadajemy to pytanie. I mamy tabelę, bo mu tak wskazaliśmy, tak? W tym momencie możemy również zapytać o parę innych rzeczy. Na przykład, what would be the pros and cons for a human base on Mars? Automatycznie nam to generuje, bo tak to sprecyzowaliśmy. No świetne. A gdybym usunął tą instrukcję, settings, kasujemy to, klikam save i teraz zadam kolejne pytanie. Możemy skopiować poprzednie, żeby nie było, że manipuluję tym promptem. Po prostu skopiuję to samo, ale zmienię planetę. Wenus. Otworzę ten nowy czat. I zobaczymy. No i teraz mam zupełnie inną odpowiedź, dlatego że zmieniłem custom instruction. To samo mamy przy generowaniu kodu, czy również przy grocery list. Tak samo mamy to podzielone również na tego typu miejsce, więc ja zrobię tak. Skopiuję to samo i dostosuję teraz do naszych potrzeb. Oczywiście tutaj jedynie co to nasza wyobraźnia jest ograniczeniem. I live in North Carolina, użyj I live in Krakow, Poland. I teraz? When playing meals, consider I need to cater to a family of six. Więc użyję to samo, kliknę save. Stworzę nowy czat i w tym momencie what should I get at the store for a pizza night? Widzimy, od razu znajduję na your family of six in Krakow, you want to consider following things. Stąd znajdujemy. To samo moglibyśmy wykorzystać. What should I get for na przykład lunch tomorrow? Automatycznie załapuję, że jest tutaj rodzina sześciu w Krakowie, w Polsce. No i także znajduję tego typu rzeczy, więc jest to naprawdę świetne. To samo przy generowaniu kodu możemy również prowadzić, na przykład I'm software developer, jeśli programuję w Unreal Engine, to możemy również określić, żeby podawał tylko informacje właśnie powiązane z tym tak naprawdę silnikiem. To naprawdę daje kontekstowo, bo domyślnie z reguły jest to Python, jeśli pytamy na przykład losowe liczby, ale możemy ustawić, żeby to był na przykład C++, C#, czy cokolwiek innego. Więc potencjał jest naprawdę świetny i on minimalizuje
po prostu zejścia z ten temat. Dając więcej informacji od siebie w domyślnych instrukcjach, on od razu będzie szukał właśnie odpowiedzi, posiłkując się tymi informacjami.